Cześć moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z testem na żywo produktów, które niedawno otrzymałam od firmy Gosh Cosmetics. Są to trzy produkty. Jest to tusz do rzęs, paletka bardzo fajna kolorowych cieni oraz baza pod podkład. Te trzy rzeczy właśnie razem sobie wytestujemy, zobaczymy, czy produkty z firmy Gosh są na pewno warte uwagi i czy warto się nimi zainteresować. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Tak, i zacznę od bazy pod podkład. Jest to baza. Jest to baza nawilżająca, Primer Plus się nazywa. I jak sama nazwa wskazuje, ma ona nawilżać naszą skórę, więc jestem ciekawa. Więc przechodzę do nakładania bazy. Ta baza ma taką konsystencję troszeczkę jakby żelową. I ja sobie ją szczególnie nałożę tutaj na środek twarzy, właśnie w tych miejscach, które się pojawiają pory. Ta baza daje taki efekt troszeczkę takiej powłoczki na twarzy, mamy takie odczucie, ale w żaden sposób nie jest taka silikonowa. No i czekam, aż się wchłonie. Dobra, i kiedy już mamy tą bazę, to baza sobie się, myślę, wchłonęła. Najpierw zaczniemy od makijażu oka. Ze względu na to, że nie wiem, jak te cienie będą się sprawdzały, nie wiem, czy się nie będą osypywały, a chciałabym uniknąć właśnie bezsensownej takiej, wiecie, pracy, jeżeli chodzi o właśnie makijaż twarzy. Paletka z Gosha przychodzi do nas w takim oto opakowaniu. Myślę, że jest to opakowanie dość ciekawie wykonane, takie przyciągające od razu wzrok. Z tyłu tutaj mamy u góry rozkład tego, jak przebiegają wszystkie kolory w tej paletce. Po odpakowaniu z pudełka paletka wygląda w ten sposób. Paletka się nazywa To Play With in Vegas. Po odpakowaniu mamy tutaj lustereczko. Mamy tutaj, pojawia nam się 9 przepięknych, po prostu przefantastycznych, bym nawet powiedziała, kolorów. I co prawda nie mają one nazw, więc będzie ciężko tak operować, jeżeli chodzi o nazwy. Dobra, więc ja sobie nałożę bazę pod... Ja sobie jako bazę pod cienie nałożę kamuflaż z Catrice. Bardzo istotny element makijażu, żeby sobie porządnie przygotować powieki. Wiele osób skarży się na to, że jakieś cienie na przykład nie sprawdzają się u nich lub po prostu oceniają, że są złe ze względu na to, że nie przetrwały próby czasu w ciągu dnia lub się w jakiś sposób zrolowały na powiekach. Dziewczyny, czasami problemem tego właśnie jakby wyniku może być to, że nie macie odpowiednio przygotowanej właśnie podstawy tego makijażu i tutaj właśnie kłania się to, żeby sobie odpowiednio przygotować powiekę. W przeciwnym razie, jeżeli nie przygotujemy sobie odpowiednio tych powiek, to nasza opinia, być może na przykład negatywna na temat danego kosmetyku, może nie być do końca opinią obiektywną właśnie z uwagi na to, że cienie te na przykład nie miały szansy się pokazać w dobrym świetle właśnie z uwagi na to, że ta powieka nie była odpowiednio przygotowana. Przechodzę do nakładania cieni. Mimo tego, że właśnie jest baza i mają się czego przykleić, mają się na czym wybić, to się po prostu wydają takie jakieś mdła strasznie. Nie wiem, no dziwne to jest, słuchajcie, dla mnie, bo wyglądają na naprawdę porządny kawałek produktu. I one, nie wiem, czy wy to widzicie w kamerze, ale ogólnie ja nakładam tak naprawdę, naprawdę zróżnicowane kolory z tej paletki, mogliście widzieć, a one wszystkie się podczas zacierania granic jakby ujednolicają, że wszystko wygląda praktycznie jednakowo. No może teraz z wyjątkiem tego granatu. Te ciemniejsze spoko, ale ten najjaśniejszy tutaj to jest po prostu dramat. A on jest taki piękny w opakowaniu. Precyzyjny, bardziej pędzelek, żeby tutaj sobie wjechać w ten obszar załamania. Troszeczkę tutaj te kolory od góry rozetrzeć. No patrzcie sami, jak to wygląda. No wygląda to beznadziejnie ogólnie. Po prostu się zlewają w jedną całość. Kolor jest piękny i mam wrażenie, że troszeczkę jest lepiej napigmentowany. Wewnętrzny kącik nakładu jest najjaśniejszy. Dobra, i teraz biorę sobie pędzelek taki troszeczkę bardziej precyzyjny, tak żeby rozetrzeć sobie granice od góry tych cieni.
powiem wam, że no, mi się to nie podoba osobiście. Ja nie jestem zadowolona w ogóle z tego, jakie one mają wykończenie, w jaki sposób też się rozcierają, bo widzę, że po prostu ten kolor najzwyczajniej w świecie zanika. A no, to dla mnie to już jest taki sygnał, że cienie nie są raczej do końca dobrym produktem, jeżeli zanikają podczas rozcierania. Tak się dziać nie powinno. Postaram się troszeczkę dołożyć tego cienia środkowego. Dobra, słuchajcie, jedno oko rozpracowałam. Przyszło mi to z wielkim trudem, żeby to ogarnąć do takiego poziomu nasycenia kolorów, jaki jest teraz, dlatego zrobiłam to poza kamerą, bo to by po prostu trwało wieki, jak ja bym to robiła razem z wami. I tutaj mamy ten tusz z Gosha, który się nazywa No Limit Lash i zobaczymy, jak on mi wytuszuje rzęsy. Ma taką dość fajną szczoteczkę, właśnie silikonową, więc powinno to wyjść dość tak precyzyjnie. Po takich zmaganiach z takimi cieniami to aż przyjemnie się tuszuje tym tuszem rzęsy. Fajnie też rozczesuje te rzęsy, także no, akurat tutaj za dużej filozofii z tym tuszem nie ma, jedynie co, no to myślę, że może być szczególnie fajny właśnie do dolnych rzęs. No i słuchajcie, to by było na tyle testu na żywo. Powiem wam, że troszeczkę się namęczyłam dzisiaj przy nagrywaniu tego, dlatego, że cały czas coś się działo, cały czas coś było nie tak. Jeszcze do tego te cienie były tak masakryczne do rozpracowania, że szok. No ale udało się. Powiem wam tak w skrócie, teraz już podsumowując, żeby naprawdę tego nie przeciągać. Paletka cieni, super, jeżeli chodzi o dobór kolorów. Przepiękne są kolory i naprawdę patrząc na to zestawienie kolorystyczne, mega przemyślane. Chce się aż tworzyć, tylko jeżeli chodzi o ich pigmentację i o to, żeby je wprasować w powiekę, żeby to wszystko grało, żeby to miało odpowiednią intensywność, to się trzeba naprawdę, naprawdę, naprawdę natrudzić. I to jest ogromny minus. Natomiast sam ten makijaż, który mi wyszedł właśnie przy okazji testowania tej paletki, podoba mi się, bo moim zdaniem bardzo ożywia ogólnie spojrzenie, też moja tęczówka dzięki temu jest mega wybita, mega podkreślona. No i ja tutaj teraz już za bardzo nie mam czasu się bawić z włosami, żeby to jakoś po ludzku wyglądało, tylko wybaczcie mi, że tutaj jestem taka trochę rozczochrana. No, jeżeli chodzi o tusz, no to on bardzo fajnie rozdziela rzęsy dolne i górne, więc jest jak najbardziej spokojny i ja myślę, że będę z niego mega zadowolona. A jeżeli chodzi o bazę, to cały czas czuję takie fajne uczucie nawilżenia na twarzy, w ogóle nie mam uczucia żadnego ściągnięcia i zobaczymy, jak ta baza utrzyma mi ten makijaż w ciągu całego dnia. Ciężko już mówić o całym dniu, powiem wam szczerze, że jest chyba godzina 16, więc no, ciężko mówić to o całym dniu, ale no zobaczymy. Ja już też troszeczkę ten makijaż mam na sobie, bo ja tą bazę nakładałam 14, a teraz jest 16, więc no powiedzmy, że parę godzin będę na pewno miała to na twarzy. Więc zobaczymy, czy uda mi się dograć dla was końcówkę tego filmu z takim podsumowaniem dnia, jak się trzymają te cienie, czy one w żaden sposób nie znikły i jak się trzyma tusz oraz jak się trzyma właśnie podkład i cała reszta makijażu twarzy na tej właśnie bazie. Więc mam nadzieję, że do zobaczenia, a jeżeli nie, to jeżeli taki test na żywo wam się spodobał, to zachęcam do klikania kciuków w górę i widzimy się w następnym odcinku. Pa!